witam kochani z tego pięknego wiosennego pleneru. Dzisiaj będzie o fałszu serca. Kochani, na ziemi nastąpiła niezwykła moda w mówieniu o sercu. Jednak czy ci, którzy o tym mówią, czy naprawdę tym emanują, czy tym sercem się posługują? Chciałem przypomnieć, że w tym świecie wszystko było mistyfikacją, bo był to świat zwodniczy, był to świat iluzji. W takim świecie zaistnieliśmy. Dlatego śmiało można powiedzieć, że to nie był świat miłości. A więc nasze odczuwanie serca było też zgoła fałszywe. Odbieraliśmy tego przesłanki, jednak naprawdę były to tylko zwodnicze programy, które świat projektantów naszych ciał nam podawał. Ten świat prawdziwie odstręczał nas od serca. Przypomnijcie sobie znany wam może zapis z krwawej księgi, w której to w jednej z ksiąg Jeremiasza zapisano, że serce jest zwodnicze, żebyś trzymał się od niego z daleka, abyś go nie odszyfrował i nie dotarł do niego prawdziwie, abyś posługiwał się programem, rodzajem chipa wszczepionego ci w Edenie. I dlatego kierowano nas na umysł. A serce było w namiastce, bo jako robot mieliśmy po prostu dokonywać posług dla innych światów. Dosłownie staliśmy się światem prostytucji i od tego w zasadzie zaczyna się Biblia, kiedy właśnie o tym mówi, że przybyły tu kosmiczne istoty. Tam przetłumaczone jest jako synowie Boga albo aniołowie i gwałcili córki ziemi, rodziły się z tego giganci. Te światy szukały tutaj rodzaju rozmnożenia siebie, bo to jest nasza planeta, przestrzeń, w której się wyrażamy, jest niezwykłą życiodajną świadomością. I te światy przybyły dosłownie, aby w etapie niemowlęctwa naszej wielkiej inkubacji, aby nas zwieść. I tak się stało. Jak to przywrócić? Proste. Powrócić do serca. Ale nie poprzez fałsz serca, poprzez kolejne programy, w których to wiele osób domagało się wręcz ode mnie, ale powiedz, jak tym sercem mam się posługiwać. Kochani, mowa ludzka jest właśnie wyrażeniem swoistego programu. Oczywiście, kiedy ona wypływa z serca, to powoduje, że tym bardziej jestem niezrozumiały, że idzie w zupełnie innych wibracjach. Czasem mówię coś do osoby, proste trzy słowa, za chwilę pytam, co do ciebie powiedziałem? Ona nie wie, jak gdyby tego nie słyszała. Dosłownie jestem z innego świata, z innej rzeczywistości i jak gdyby w pewnym sensie jestem niewidzialny. Jest to niezwykłe uczucie, bo dosłownie ktoś powiedział, moje królestwo nie jest tego świata, nie jest tej rzeczywistości. I takie mam często uczucie. Mało tego, kiedy właśnie o tym mówię, jest to niezrozumiałe i postrzegane awersyjnie, poprzez awersję. To wywołuje dosłownie wściekłość, bo system, który nas otacza, działa jak jeden właśnie czarny, zwodniczy program, który ma za zadanie wyizolować wirusa, którym mu się jawisz.
i macie zneutralizować, macie zniszczyć, macie zignorować. W kolejnej fazie, kiedy ignorancja już nie pomaga, kiedy na mój filmik wchodzi dosłownie kilkanaście osób, reszta to są jakieś przypadkowe kliknięcia, bo tak pokazują mi statystyki, ale nie w tym rzecz. Ten filmik robię przede wszystkim dla siebie. Jest to przeobrażenie mnie, bo kiedy ja docieram do własnego serca, docieram do serca naszej jedności. I tu znika wszelka ułuda, że cokolwiek zmienię na zewnątrz. Na zewnątrz nic nie zmieniam, wszystko zmieniam wewnątrz siebie. I tu jest moje autentyczne królestwo, tu jest mój prawdziwy świat i autentyczne postrzeganie. I tego chciałby nadal uczyć się program. Ale ja po prostu wychodzę z programu, wychodzę z gry. Zmieniam tę rzeczywistość, bo zmieniam siebie. I teraz już nie dziwię się, że otaczający mnie świat postrzegał właśnie autentyczną miłość jako fałsz. Dosłownie atakował. Bo to jest kolejna fala i tak było w programie. Ignorancja, ośmieszanie, jaka to miłość, a zobacz, jaka to miłość, rozwiódł się z żoną, jaka miłość, zostawił dzieci. Kolejną falą, kiedy to nie pomagało, była agresja. I te rozwścieczenia dosłownie się zdarzały, bo energię, którym w pewnym sensie, na innym poziomie dałem falę takiego niszczenia tego świata i dostosowywania go do tego, przybywały dosłownie jako fatum i mnie samego chciały utylizować, chciały zniszczyć. Jednak masz pójść głębiej i zobaczyć, że to ja jestem autentyczną prawdą. I tą prawdą jest autentyczna miłość. Jak do tego dotrzeć? Wiele osób mnie pyta, jak uczynić to w praktyce. Rozpocznij autentycznie kochać siebie. Odczuj, że miłość to nie jest nadstawianie siebie. Że nie jest to rozdawanie siebie. Że w miłości nie ma lęku. Połącz się z wszystkimi uczuciami, a jeśli pomaga to dla robota, którym jesteś, wypisz je na kartce i podziel na uczucia po stronie strachu i po stronie miłości. I wtedy zobaczysz, gdzie jesteś, jakim emanujesz, bo ja ci jednak mówię, że nie w świecie miłości znikają uczucia po stronie strachu. One odchodzą, bo się budzisz. Podąż również i głęboko odczuj uwolnienie kodów, które przyjąłeś, które stwórcy naszego świata, w którym zaistnieliśmy, w którym zniszczyły, zlikwidowały dosłownie autentycznych bogów, autentycznych dzieci ziemi, autentycznych Słowian, dzieci Olimpu, Atlantów. Zastąpiły to robotem, a inne rasy poddały eksterminacji. Teraz my się budzimy i przywracamy sobie tożsamość, chcemy z tego wyjść, dlatego nie dziwne stało się, że dla tych światów przebudzenie matki, bo tym nazywam źródło, tym nazywam światłość życia, stało się kolejnym wirusem i kolejną próbą samozagłady. My jednak poszliśmy dalej, bo wiemy w pełni, że jesteśmy jednością, że jesteśmy jedną miłością. I ta miłość utylizuje kody tego programu. Że to ja je stworzyłem, że to ja posiałem takie fatum i teraz to wszystko oczyszczam, teraz to znika z mojej świadomości, bo docieram do głębi, docieram do zarania, gdzie i w którym momencie przyjąłem taki zwodniczy program, że zaistniałem w programie. Ten program można nazwać właśnie fałszem serca. Tym był ten świat. Ja go zmieniam. Dlatego odczuwam siebie dosłownie w momencie, kiedy pojawiła się we mnie pierwsza zazdrość
o kreację innego Boga, że On tworzy ładniejsze obrazy, że On tworzy ładniejsze przestrzenie, że widocznie Matka Ziemia, Matka Gaja kocha Go bardziej, dlatego Mu pozazdrościłem. I tak w świadomości takiego Boga pojawił się Omam, pojawiła się rodzaj złudzenia innego świata, dosłownie zaświatów, dosłownie odwrócenia zwodniczej iluzji, która powiedziała temu Bogowi, że ja Ci pomogę, ale Ty mi zaufaj i Ty mnie przyjmij. Ten świat jawił się, ale naszą energetyką, tym dosłownie jest magia. To był świat magii, świat czarów, świat iluzji, świat zwodzenia i fajnie to jest postrzegać i dotrzeć do tego, że przyjąłem jednak bestię, bo to ja ją karmiłem, bo oddawałem jej wszystko, a bestia rzeczywiście metodycznie doprowadziła do tego, że zniszczyła wszystkich bogów. I tak staliśmy się ludźmi, bo wyprodukowano w Edenie wersję, która łatwo podda się transowi hipnozy i będzie wykonywać dosłownie to, co program nam mówi. I w takim transie byliśmy, wielkiego prowadzenia nas dosłownie jak owiec. My mieliśmy sami nazywać siebie tymi owcami i mówić, że składamy siebie w ofierze, składamy dzieci dla Pana, a my tylko jesteśmy Jego uniżone sługi, że wszystko to zależy od Niego, a my mamy klękać na kolanach i prosić Go o łaskę. Kochani, to wyglądałoby tak, jakbyś wychodził ze Oświęcimia i SS-manów całował po rękach za to, że dali Ci wycisk. Masz sobie zdać sprawę, że jako boska doskonała istota takich lekcji już nie potrzebujesz. Chodzi tylko o dotarcie do serca, o uwolnienia tego serca z prapierwotnego programu i wszystkich programów, których potem ciągle przyjmowałem, odnawiałem komunię dosłownie z bestią. A ona perforowała moje serce i całą moją świadomość, przenikając programy i rodzajami antywirusów, że kiedy się nasz świat będzie budził, należy wprowadzić rodzaj fatum, które nas zniszczy, który dokona całkowitej albo częściowej populacji, a przynajmniej obniży naszą świadomość poprzez danie nam strachu. Dlatego ostatnio mówiłem o walce, bo ona jest składową. Walka jest przejawem wielkiego strachu w nas. Dlatego to jest tak ważne. Kochany, pytasz o metodę. Mówiliście często, spotykałem się z takimi zdaniami, ale Ty nie dajesz recepty. Ego chciałoby nową metodę. A ja Ci mówię, odczuj głęboko serce. Odczuj i uwolnij stare schematy, wszystkie dogmaty, którymi siebie przeniknąłeś i odczuj rodzaj przekierowania. Nie odrzucaj umysłu człowieka, ale dosłownie zresetuj wszystkie informacje, które tam ciebie przenikano. One nie znikają, ale puszczają w nich kody, które powodowały, że byłeś tylko marionetką świata reptilian, nadzorców naszego świata więziennego, konstruktorów naszych ciał i Boga, którym ten świat się postawił, którym nakazał tworzyć sobie świątynie, tworzyć sobie kościoły, a my, żebyśmy modlili się tak do predatora, bo tak przypominał jego wygląd, aczkolwiek zmiennokształtny byt, to z ulubieniem te światy, jako światy perfekcji, jawiły nam się jako węże, jako gady. Dlatego
Wypisz, wymaluj. Jest cały ten fałsz i mistyfikacja obnaża się, kiedy to z tak zwanej, wrócę jeszcze do krwawej księgi, przez którą zginęły miliony, wykreślono drugie przykazanie, w którym bestia nakazała swoim owieczkom, aby nie czynić jej wizerunku. Często kapłani, czarni kapłani w sukienkach, którzy sami wyrzekli się natury, bo wyrzekli się natury kobiety, mówią o sercu, ale jednak przeczą swojej własnej księdze, na której mówią, że się opierają, że opiera się ta wiara. A to tylko były wierzenia, tylko były dogmaty, w której mówi się, że to serce jest złe, że to serce jest zwodnicze. A ja ci jednak mówię, że głęboko je przyjmij, głęboko połącz się z całą boską wszechrzeczą, która cię otacza. Odczuj te ptaki, jedność tej przyrody, jedność świata miłości matki, matki, która daje ci wszystko, która jest tak piękna, która jest tak potężna, która tym śpiewem właśnie głosu oczyszcza twoje serce. A drzewa emanują czystą energią prawdziwą, nie tą cywilizacji, nie tą zadzimioną kadzidłami świątyń śmierci, gdzie naprawdę celebrowana była śmierć. I tak krok po kroku odczuj różnicę, że na pozór jesteś taki sam, ale w głębi swojej świadomości już czujesz, już odczuwasz, że następują zmiany, bo raptem to potrafisz mówić o wszystkim. Ja nie uczyłem się tych rzeczy, a dosłownie na każdy temat jestem gotowy napisać książkę. Tak głęboka jest wiedza. Oczywiście dzielę się informacją na poziomie człowieka, aby to, co mówię, nie było zbyt szokujące, aby podzielić się właśnie w najprostszy sposób własną przemianą, ale nie aby cokolwiek za ciebie zrobić, bo tak zaprzeczałbym prawdzie doskonałości w twoim sercu. Masz ją wspaniałą, masz ją doskonałą i jednak w którymś momencie swojej świadomości uwierzyłaś, że twój umysł jest w rozumie człowieka, jest w czaszce. A to był tylko zespół programów, na który cię kierowano, abyś tutaj przyjmował kody. Wypisz, wymaluj, masz tu kod Biblii, który był swoistym, potężnym dekoderem, który plądrował, który przenikał kodami naszą świadomość i w ten sposób istoty przestrzeni bezczasowej zaistnieliśmy w czasie, w absurdzie cykli, z których wreszcie mamy wyjść. Jak to uczynić? W wielkiej prostocie uwolnić cały fałsz serca, całą mistyfikację i odczuć, że moje serce jest prawdziwe, że jest to czysta miłość, że ta czystość to jest kochanie siebie. I w ten sposób uwalniam wszelkie postrzeganie miłości w sobie, które dotąd przyjmowałem. Że oto rodzina ludzka to jest tylko miłość, a reszta to są obcy. A ja ci mówię, że masz pójść dalej. Nie mówię ci o odrzuceniu rodziny ludzkiej, ale ukochaniu tej godności i odczuciu, że jestem jedną piękną świadomością, że kiedy zmieniam siebie, zmieniam całą tę rzeczywistość. Dosłownie przywracam autentyczne widzenie istoty, którą jestem i prawdziwe oblicze świata Wielkiej Matki, że ta świadomość po prostu powraca, jest odczuwalna i dostrzegają ją inni i
o tym mówią, cieszą się dosłownie tą radością odkrywania nowej rzeczywistości i tego dosłownie życzę Tobie, kochany, kochana. Odszedł czas Mesjaszy. Były to złudzenia, abyśmy zafiksowani w czasie, w diabelskiej ósemce, w której wciąż mieliśmy powracać, abyśmy wierzyli i czekali, że przyjdzie oto Zbawiciel i nas wykupi od demonów kosmicznych, że nas sprowadzi na dobrą drogę, że odda się może znowuż męczeńską śmiercią. A ja mówię Ci jednak, że to były kpiny z istoty boskiej, że całe przeobrażenie jest w Tobie, kiedy w jakikolwiek sposób poszukujesz tego zbawienia jeszcze na zewnątrz, jesteś w rozdrożu, jeszcze nie wybrałeś. Masz do tego dotrzeć i stanąć z prawdą i nie zaprzeczać jej swoimi własnymi doświadczeniami. Ktoś powiedział, poznacie ich po uczynkach. Wystarczy wejść na Facebooka wielu, wielu osób i zobaczyć, jak głęboko jednak nie rozstali się ze światem złudzeń, jak głęboko nie potrafią puścić jeszcze starych dogmatów, starych przekonań, jak chcieliby tylko częściowo w jakimś aspekcie poprawić swój byt, zmienić swoją energetykę, ale jednak trwać. A ja mówię Ci, że tak się nie da, że nie wniesiesz do nowego świata fałszu, mistyfikacji, programów starej rzeczywistości i kiedy autentycznie ich nie uwolnisz, odczuwasz, że jednak trwasz w miejscu, że rozdroże, w którym stajesz, dosłownie rozpoczyna ciebie rozdzielać, że jeden świat i drugi upomina się o ciebie. Świat strachu krzyczy ci, nie chodź dalej. Oczyść się z miłości, przecież tu w świecie Hadesu miałeś wszystko, miałeś wikt, opierunek, miałeś pracę, miałeś pieniądze, a masz jednak dostrzec, że to był świat złudzeń, że to był świat zwodzenia, że to nie był autentyczny świat życia, tylko rodzaj mistyfikacji, w której wyrażaliśmy się w ciałach, naprawdę byliśmy uśmierceni, naprawdę wprowadzeni byliśmy w rodzaj hipnozy i te ciała wyrażały się w pewien sposób nieożywione, wyrażały się w rodzaju programu, w którym to naiwnie powiedziano nam, że masz wolną wolę, ale jednak program decydował o wszystkim. Program decydował o Twoim sercu, program dawał złudzenia, program dawał portale, które mówiły o sercu, ale jednak sami głęboko byli przekodowani światem śmierci. Wystarczy tylko zobaczyć, o czym piszą. Wystarczy zobaczyć, że mieli dolegliwości, że mieli przykre zdarzenia, że świadomość tych osób obnażała o nich prawdę, o uzdrowicielach, którzy sami byli chorzy. I to są uczynki, które masz dostrzec w innych, bo inni w pewien sposób przynosili Ci prawdę o sobie. A Ty teraz odczuwasz, że to są obrazy świata, w którym się budzisz i w którym wewnątrz siebie przeobrażasz to wszystko. Dlatego znika ten świat. Ty go zmieniasz, bo docierasz do każdego fałszu, który jeszcze się w Tobie skrywał. Uwalniasz tego kody, dlatego odchodzi świat umierania, już się go nie lękasz, bo wiesz i doskonale czujesz, że jesteś światłem życia, że życie to miłość, że życie to matka, że życie to matka, ojciec, że to jest źródło i że to źródło jest we mnie i to ja decyduję o moim wzniesieniu, to ja decyduję o wszystkim, to ja wychodzę ze złudnego programu, w którym to oddałem się światu złudzenia, światu zwodniczemu, światu iluzji,
ale teraz uwalniam i uwalniam wszystkie programy, którymi tak głęboko obarczyłem swoją świadomość. One znikają we mnie, one się rozpuszczają, dlatego powraca moja świadomość, a znika perforacja, która głęboko poprzez matrycę śmierci odcisnęła we mnie piętno bestii. Tym nazywam cały ten świat, który doświadczyliśmy, a który jako istoty doskonałe w żaden sposób nie potrzebujemy tam powracać. Masz tylko przyjąć siebie jako czystą miłość, jako doskonałość, która ma w sobie wszystko i powrócić do autentycznej kreacji po głębokim poznaniu świata zaprzeczeń, świata odwrócenia, miłości. Tym był ten świat. I kiedy teraz rozpuszczasz folie na swoim sercu, które dawały złudny fałsz, które dawały rodzaje nakładek, wychodzisz z tego świata i widzisz, że w tym świecie wszystko wyglądało zupełnie inaczej, niż postrzegałeś to przez umysł człowieka, umysł niewolnika. Ja mówię ci, że nie jesteś tym niewolnikiem, że nie jesteś sługą, ale też to ty masz uwolnić to w sobie, aby w pełni wyjść z oddania się światu iluzji, który powiedział ci, że masz się nazywać jego sługą, że masz składać mu ofiary. I tym były wszystkie uwielbienia, tym były mszalne datki, aby ten świat istniał, aby rodzaj egregora, który powstał, który żył w naszej świadomości, aby go wciąż karmić, karmić i karmić, a on nas zwodził i podawał nam złudne prawdy, w które mieliśmy wierzyć, również to, że moje serce już jest tak otwarte. A ja ci mówię, że zobacz w głębię, że dokładnie je odczuj i zobacz, jak głęboko się jednak zaprzedałeś, bo tak jednak odradzasz siebie prawdziwie i już nie tyle jako jednostkę, ale odczuwasz, że odradzamy się jako jedna boska świadomość. Dziękuję.